Witam Was, moi kochani, bardzo serdecznie w najlepszym programie, czyli Warszawa w obiektywie. Dzisiaj znajdujemy się na medialnych urodzinach Tomasza Schmidta. Na co dzień jest on gwiazdą koloryzacji, a także gwiazdą programu Ostre Cięcie. A dzisiaj jest on gwiazdą naszego programu, czyli Warszawa w obiektywie. Jeden z gości medialnych urodzin Tomasza Schmidta, Michał Witkowski, artysta, malarz, pisarz. Witam Cię serdecznie. Witam Państwa, witam Cię. Michale, ja muszę zapytać o Twoją stylizację. Jest fenomenalna. Od razu Cię zauważyłam, jak tylko weszłam na imprezę. Kto dzisiaj zadbał o Twój look? Jaga Chupało, Born to Create, muszę to powiedzieć, bo współpraca rzeczywiście ostatnio kwitnie do tego stopnia, że uznałem, że już nie muszę sobie kupować żadnych nakryć głowy, mogę za każdym razem zrobić sobie coś takiego na przykład. A czy Tomasz nie jest zawiedziony, że jesteś na jego urodzinach, a czesała Cię Jaga Chupało? Nie czesała mnie dokładnie Jaga Chupało, tylko jedna z jej sił głównych, Damian Witkowski. Nie jest to mój brat, ale przede wszystkim nie sądzę, żeby chciało im się jeszcze dzisiaj kogoś czesać. Pewnie mieli mnóstwo przygotowań, no ale tak, no, mamy dzisiaj urodziny tutaj kogoś, kto jest w sumie najważniejszym w tym kraju w tej chwili kolorystą, czyli specjalistą od koloryzacji włosów. A więc cóż, należało to jakoś podkreślić. Spotkaliśmy się w Warszawie z dwóch powodów, bo moim zdaniem tu jest wszystkim spotkać się najbliżej, a rzeczywiście, tak jak na przykład Kasia z Zamościa, trudno by było znaleźć się w Poznaniu. Urodziłem się w Poznaniu, ale zawsze Warszawę lubiłem. I namawiałem długo Andrzeja, który jest moim wspólnikiem i jednocześnie przyjacielem, żeby tą Warszawę jakoś okiełznać. Jak ją można okiełznać, moim zdaniem się nie da do końca. Ale będziemy próbować, bo myślę, że to jest sposób na rozwój naszej pasji. Bo to, co przede wszystkim kieruje moim życiem, to pasja. Właściwie niewiele więcej. Kochana, wyglądasz jak zwykle zjawiskowo. Na początku chciałam skupić się na Twojej stylizacji. Czy możesz nam trochę o niej opowiedzieć? Dzisiaj się stylizowałam. Najmodniejszy trend tego sezonu, paski. Paski pojawiły się u wszystkich największych projektantów mody. I dzisiaj mam tak, buty Gucci. Mój ostatni zakup. Polowałam na nie. W końcu mi się udało. Do tego sweter z Zary. I sukienka z najnowszej kolekcji, z kolekcji pokazowej Stelli McCartney. No wyglądasz zjawiskowo, a dzisiaj znajdujemy się na fantastycznych medialnych urodzinach Tomasza Schmidta. Czy ty jesteś fanką tego, co on robi na głowie kobiet i nie tylko? Ja jestem fanką tego, co robi Tomek, a najbardziej jestem fanką programu, który prowadzi, prawda? Świetny program, super podejście do człowieka. Wydaje mi się, że ma takie podejście do ludzi i u mnie w tym programie wydobyć z fryzjera to, co najlepsze. A co Twoim zdaniem w tym sezonie, oprócz pasków, jest na czasie? Co warto nosić, a o czym lepiej zapomnieć? W tym sezonie na pewno są modne, oprócz pasków, tak? Wszystko, co srebrne, metaliczne, tak zwany styl astronautki, który pokazuje Isabel Marant, Lanvin w swoich kolekcjach. Wszystko, co baśniowe, kwiaty, wszyscy projektanci inspirują się ogrodem, bajką, Alicją w Krainie Czarów, nawet na ostatnim w pokazie Dawida Wolińskiego, nazwa jego kolekcji to Alicja po drugiej stronie lustra. Myślę, że to jest najmodniejsze. Tak naprawdę w modzie jest wszystko modne, w tym, co się dobrze czujemy i to, co i w tym, co nas upiększa. Bo ja jestem za tym, żeby moda pokazywała i wydobywała z kobiety to, co najpiękniejsze i to, co najlepsze. Tak jak ty jesteś dzisiaj ubrana, od razu widać, że jesteś kobieca, piękna. Tak? Nie lubię stylu takiego chłopięcego. Ja lubię piękny, kobiecy styl. Jestem osobą po 38 roku życia i uderzam w kobiety te takie 30-40 lat i myślę, że to jest najlepszy wiek dla kobiety. Jarosław Milner jest z nami. Hej Jarku, miło Cię widzieć. O Jezu, ja też się cieszę. Dzień dobry, witam serdecznie. Jarku, skąd znasz Tomasza Schmidta? Długa historia, ale mam zmyślać, czy mówić prawdę? Prawdę i tylko prawdę.
Oj, z Tomkiem się znamy jakiś czas. Szczerze powiedziawszy, może powiem, że rozpoczęło się to właśnie w Warszawie. Nie powiem kiedy i gdzie, ale powiem, że było również miło i sympatycznie. No dobrze, powiem, to było na evencie. I słuchajcie, i tak się polubiliśmy, że powiedziałem, że nie ma takiej opcji, kiedy Tomek do mnie powiedział: Jarek, wiesz co, będę niedługo obchodził swoje urodziny i fajnie by było, gdyby ktoś się fajnie zorganizował. No to ja pomyślałem, słuchaj, dwa razy było fajnie, a ja wiem, że ja fajnie takie rzeczy robię, ja uwielbiam takie rzeczy robić, z racji nawet mojego brandu PR Management Group by Milner. I powiedziałem, czemu nie? W 2 tygodnie zrobiłem to, co się zazwyczaj robi w 3 miesiące. Stanąłem na wysokości zadania. Miejmy nadzieję, że udało się, a widzę, że się udało, bo goście są zadowoleni, a jeżeli goście są zadowoleni i goście jubilata, to wtedy jest dla mnie największa nagroda. Cieszę się, że zorganizowaliśmy te urodziny razem z restauracją Kameralna przy Kopernika 3 w Warszawie, która jest współorganizatorem tego wspaniałego wydarzenia. I mam nadzieję, że te 36. urodziny no, zapadną na długo, długo w pamięci Tomka. Czyli potwierdza się stwierdzenie, że spontaniczne imprezy są najlepsze, bo faktycznie urodziny Tomka są fenomenalne. Ja bawię się świetnie, myślę, że wszyscy bawią się cudownie, chociaż to dopiero tak naprawdę, nawet jeszcze chyba nie półmetek imprezy, bo zostaniemy tutaj długo. Jeszcze nie półmetek. Był przepiękny występ skrzypaczki Elżbiety Sandel, która, uwaga, uwaga, wygrała, jest laureatką Międzynarodowego Konkursu Muzycznego we Włoszech i specjalnie właśnie akurat, no, świeża sprawa, zaledwie 2 dni temu przyjechała na urodziny Tomka i zagrała przepiękne, przepiękne utwory od My Heart Will Go On z repertuaru Celine Dion po inne swoje wspaniałe a cappellowe utwory i uważam, że bawi, cieszy i zaskakuje. No i to, co jest najważniejsze, przeszywa nasze serce i duszę. Podobało się? Bardzo! Za chwilę usłyszymy Andrzeja Batora, wybitnego, światowej sławy polskiego barytona, który też wykona kilka wspaniałych niespodzianek dla Tomka, a tych atrakcji jest dopiero początek, bo to, co najlepsze, dopiero przed nami. Z nami jest Łukasz Niemirowski, menadżer fantastycznej restauracji Kameralna, która znajduje się gdzie? W Warszawie, przy ulicy Mikołaja Kopernika 3. Czyli kochani, jeżeli macie ochotę na fenomenalny obiad, jeżeli chcecie zjeść coś naprawdę pysznego, to zapraszamy. Ja sama próbowałam i muszę przyznać, że tatar po prostu mnie... Zakochałam się w tym tatarze, ale nie będziemy dzisiaj rozmawiać konkretnie może o nim. Porozmawiajmy o waszej restauracji. W jakiej kuchni ona się specjalizuje? Typowa kuchnia polska. Typowa kuchnia polska, bardzo smaczne dania. Oczywiście gorąco zapraszam. Wasz flagowy produkt albo wasze flagowe danie, z którego jesteście najbardziej dumni? Tak, na pewno tatar, o którym już pani wspomniała. Na pewno pierogi własnego wyrobu, żurek. Generalnie cała kuchnia jest bardzo fajna, tak? Więc na pewno każdy coś znajdzie dla siebie. Andrzej Bator, baryton. Witam pana bardzo serdecznie. Witam serdecznie państwa. Witam. Panie Andrzeju, przed momentem oglądałam pana występ i jestem pod ogromnym wrażeniem. Chciałam zapytać, jak rozpoczęły się pana początki ze śpiewem? Jako mały chłopak marzyłem zostać śpiewakiem i moje marzenia się spełniły. Zostałem przyjęty do zespołu Mazowsze, do pani Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej. Także to była piękna przygoda z panią Mirą Zimińską, zespołem Mazowsze. Potem studia wokalne na Akademii Muzycznej imienia Fryderyka Chopina. Tutaj w Warszawie ukończyłem dyplom, no i potem stypendium w Nowym Jorku. Uczyłem się u świetnych śpiewaków, m.in. Luciano Pavarotti, Bruno Pola z Metropolitan Opera. Oczywiście no, znakomita Izabela Kłosińska, też śpiewaczka nasza tutaj z Opery Narodowej. No i wiele innych znakomitości. I oczywiście potem Sydney i potem już Europa. No i moje marzenia się spełniły tak, że nie ma nic piękniejszego w życiu, jak swoje się marzenia można zrealizować, one się spełniają, tylko trzeba marzyć. Oczywiście, że tak, dzisiaj o marzeniach rozmawialiśmy bardzo dużo, przede wszystkim dlatego, że jesteśmy na medialnych urodzinach Tomka Schmidta, który również realizuje swoje marzenia. Dzisiaj pan spełnił jedno z jego marzeń, zaśpiewał pan, to nie była aria, ale zaśpiewał pan piosenkę o fryzjerze, chociaż być może ja się nie znam, być może to była aria. To była aria z opery Flis, aria Jakuba, właśnie, że jestem tym fryzjerem, to właśnie fryzjer, bo on, to jest salonowy fryzjer, on jest dumny, bo on właśnie jest tym salonowym i trzesze panie, panów, zna sekrety o kobietach, zna wszystkie tajemnice, uwielbiają go kobiety, bo zna wszystkie ich sekrety.
Czy od razu pan wiedział, że dzisiaj zaprezentuję tą arię panu Tomkowi? No, miałem ją w zanadrzu, bo mówię, no, to jest takie stylowe. No i mówię, to będzie, mówię, w dziesiątkę. To były fantastyczne urodziny Tomasza Schmidta, gwiazdy programu Ostre Cięcie, a ja bardzo dziękuję za to, że bawiliście się dzisiaj z nami i oczywiście z Tomkiem. Zapraszam na kolejne odcinki programu Warszawa w obiektywie.